Zobaczymy, co my tutaj mamy. Studio Jajo. Ja będę... Musisz klapsa dać. Ja będę z drugiej strony instruował Dawidka, żeby mu mówił tu, przykręć. Muszę jak kaszleć, to tak, bo tu jest mikrofon. Przepraszam, bo jeszcze nie wyzdrowiałem do końca. Dobra. Jeśli coś było naprawdę źle, to piszcie, ja mam kontrolę nad czatem, ale wydaje mi się, że będzie ok. A ty musisz, ja zrobię zdjęcie, jak Jasiek wygląda z drugiej strony, jak reżyser będzie siedział za tym na krześle. Jest ok? Jest ok. Dobra. No to co, ja zacznę tak sobie oficjalnie, tak? Tak. Dobra. Witam wszystkich. Dobra. Ale musisz tak zrobić. Tak. Dobra, ja nie zrobię tak. Witam wszystkich bardzo gorąco. Jesteśmy w studio Jajo u pana Soushibo, który jest za kamerą. No i cóż, wszystko na live streamie idzie. Będziemy dzisiaj komputer składać. W końcu jakiś lepszy komputer, na którym odpalę sobie Hearthstone'a. Będą karty w 60 FPS-ach. Także ja tutaj będę na live sprawdzał czat. Jasiek tam też. No i cóż, może zacznę od tego, żeby potem w trakcie składania komputera za dużo się nie bawić z kartonikami. Co tu się znajduje? Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli chodzi o komputer. Moi drodzy, troszkę sprzętu od Silentium PC, czyli tutay mamy zasilacz. To jest to Supremo M2 550. Poprzedni chyba miałem 600. Natomiast to i tak jest na tyle dużo, jeżeli więcej kart graficznych się nie używa, że on i tak prawdopodobnie będzie się tam spokojnie nudził. Także to sobie otworzymy, a może od razu będę otwierał, co? Myślę, że najpierw pokaż. Powiedzieć o wszystkim. Dobrze, to tak będziemy robić. Także to jest zasilacz, to sobie odłożymy. Tutaj mam kłaść, będę tutaj kładł. Moi drodzy, dysk, dwie rzeczy wymontowane ze starego komputera. Dysk, mamy tutaj 2 tera. To jest zwykły dysk twardy. Także w poprzednim komputerze miałem dysk twardy, taki duży oraz bardzo mały, bo 60 giga SSD, na którym tylko i wyłącznie mi się Windows mieścił plus parę programów. Co mamy? Procesor, moi drodzy. Procesor i7. Tu już mamy i7 6850K, 6 rdzeni. Można go kręcić. No problem, ja tego nie będę robił na samym początku, będę chciał po prostu wypróbować komputer, jak będzie działał. Także też procesor, moi drodzy, idzie tutaj na bok. Co tam się dzieje, Jasio? Co tutaj mamy jeszcze? Następna rzecz od Silentium PC. Poprzednio używałem dużo mniejszego, ale też generalnie polecam, bo firma jest spoko i dosyć dobre ceny. Używałem dosyć mniejszego, to jest Fortis Trójka. To jest Fortis Trójka i to jest oczywiście cooler. Bardzo duży, to jest, można powiedzieć, śmiało bydlak. No i cóż, no, jak cooler wygląda, każdy chyba wie. Także to też za chwileczkę tutaj będziemy mogli sobie. W środku też są jakieś dodatkowe gadżety, oczywiście zaczepy, pasta jest. Można oczywiście swoją pastę, bo Jasio to jest osoba, która nie lubi takiej dołączanej do zestawu pasty. Ale okej. Okay. Moi drodzy, pamięć RAM. Pamięci RAM. Kości, płyta główna, jedna z tych płyt tutaj jest moja, możecie zgadnąć, która to będzie. Jedna jest tutaj do zaprezentowania Wam, jakby ktoś chciał składać w przyszłości. Natomiast tutaj mamy od HyperX-a kości RAM, są to 4 kości, każda z nich po 8 giga. I to są oczywiście DDR-ki 4. Poprzednio miałem płytę, która nie obsługiwała tego, więc też płytę trzeba było wymienić, bo tam miałem DDR-ki 3, DDR-ki 4. Tyle w tym temacie. Jeżeli chodzi o CL, o taktowanie, to o częstotliwość, to Wam później powiem, albo też będzie specyfikacja pod tym filmem, jeżeli on się pojawi na przykład na YouTubie. Także nie będziemy teraz o takich mega szczegółach rozmawiać. Co my tutaj mamy? Dysk SSD. Poprzednio mówiłem, że miałem 60 giga, na którym mi się ledwo Windows mieścił. Tutaj już mamy Savage, oczywiście od HyperX-a, 480 giga. W końcu będę mógł poinstalować troszkę jakichś ważnych programów, jakieś gry. No, także... Taki mały dysk, słuchajcie. Kto by pomyślał, że kurczę, tak szybkie dyski będą? Jasiek. Ile ty tego RAMu powiedziałeś, że masz? 4 razy 8. No. 32. Tak. Dobrze powiedziałem. A dlaczego się śmiesz? Bo pytania są. Na czacie liczą. No, liczą. No dobrze powiedzieć. Dobra, tutaj nie mam opakowania, ponieważ ze starego komputera dosłownie przed chwilą zdemontowałem. Jest to oczywiście GTX 1070. Janek ma 1080, tak? Także 1080, moi drodzy, mocarna karta, o której już nieraz mówiliśmy i też nieraz słyszeliście pewnie na jakichś innych takich naszych filmikach. Testowaliśmy je na kanale nvidia.pl na Twitchu. Także to oczywiście od razu też pójdzie do nowego komputera. Ja sobie tutaj położę.
I nam zostały jeszcze dwie rzeczy, trzy. Dwie rzeczy, słuchajcie, to są dwie płyty główne. Ja je tutaj, nie wiem czy je będzie widać, ja je otworzę tutaj. Jedna jest taka, druga jest taka, słuchajcie. Później jest bliska, pokażemy. Słuchajcie, to jest sytuacja taka. Płyta główna, która będzie zamontowana w moim komputerze, to jest ta, ta czerwona, to jest X99S. Gaming 9, tak ona się nazywa, z dopiskiem AC. Jest to płyta, o której można dużo powiedzieć, bo ona oprócz tego, że oczywiście jest podstawą komputera, posiada jeszcze takie gadżety, które może nie każdy wykorzysta, te rzeczy. Na przykład wbudowany streaming engine, tak? To jest, no ja wiem, to jest coś takiego, jakby Avermedia tutaj od razu wbudować płytę główną, także jak ktoś nagrywa, streamuje, to od razu sobie może coś takiego, moi drodzy, porobić. No i jakieś rzeczy dodatkowo, o których później powiem podczas składania. Także to jest jedna płyta główna, a to jest płyta główna, moi drodzy, od MSI-a, ta srebrna, która nie będzie montowana w moim komputerze, natomiast ja już wam ją pokazywałem. Pokazywałem ją w filmie moim na YouTubie. Też był dołączony konkurs do tego, tam 5 osób wygrało jakieś gadżety. To jest płyta główna, już jedna z najlepszych i ja wiem, że to są drogie rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę chce zrobić komputer na lata i też cena nie gra roli, po prostu chce dobry sprzęt, no to to już jest taka płyta, moi drodzy. Są jakieś wzmacniane tutaj styki. Przy portach mamy tutaj 8 slotów na RAM, strasznie dużo rzeczy, o których mówiłem w filmie na YouTubie, także jak ktoś będzie chciał sobie zobaczyć tą 99A Titanium, to coś takiego, moi drodzy, tam sobie znajdzie. Tyle w tym temacie, tyle jeżeli chodzi, moi drodzy, o wszystkie rzeczy. Nie, jeszcze, przecież, słuchajcie, ja muszę zobaczyć, tylko nie wiem czy mój kabel, bo jestem pod respirator podpięty. Jest długi kabel. Słuchajcie, jeszcze mamy ostatnią rzecz. To też, bo trzy rzeczy wziąłem tam od Silentium, bo ja w ogóle, szczerze mówiąc, to ja nie wiedziałem, że oni robią obudowy. I dopiero później patrzę, to jak zamawiasz, to z jednego miejsca najlepiej, nie? Słuchajcie, obudowa. Ja nie jestem fanem jakiś... Czy tam mnie widać? Dobra. Ja nie jestem jakimś fanem, wiecie, jakiejś kurde kosmicznej obudowy, która się świeci, która wygląda jak jakiś samochód wyścigowy. Jakieś LEDy. Jest taka jedna osoba, Ziemniak się nazywa. I on jest fanem LEDów, to on by najchętniej wszędzie. On ostatnio przecież do toalety nawet LEDy wsadził, więc myślę, że to jest możliwe wszystko. Co my tutaj mamy? Dobra, ja sobie przesunę. Zobaczymy, co tam w środku jest. Ona przede wszystkim musi... Ona przede wszystkim jest duża. Ale nie chcę ci stołu rozwalić, stary. Ale nie tak, mówisz, że jest odchylany. Czekaj. Nic się nie bój. Teraz jest, kurde, akcja mocarz. Jezu! Tąpnięcie na halębie. Kurde! Moi drodzy, to jest jak ten, Ethan Triggered. Ja bym musiał tak robić. Dobra. Co ja... Aha, tu są jakieś dodatki. Jasiek, tutaj jakbyś nie wiedział, co jest dyskiem, co jest USB, to możesz sobie coś takiego dziabnąć. Coś mówiłem o tym, o tej obudowie. Aha, bo ta obudowa jest duża, bo płyta główna jest bardzo duża i to też musicie zwrócić uwagę, bo jeżeli ktoś faktycznie zamawia taką niestandardową płytę, to mu się może nie zmieścić po prostu to wszystko i będzie, jak to się mówi, draka. Jasiek, dobra, ja sobie to odwrócę w ten sposób. Jeszcze weźmiemy sobie tutaj folię. No i tyle. Tak wygląda ta obudowa. Nie jest to, moi drodzy, coś, nie jest to jakieś dzieło sztuki, ale będziemy mieli szybkę, przez którą będziemy mogli sobie oglądać na przykład świecącą kartę GTX. No i tyle. Jeżeli chodzi o to, co ona ma tutaj u góry i tak dalej, też na YouTubie mówiłem. Natomiast najważniejsze, mamy wyjścia, bardzo dużo wyjść fajnych na USB 3.0, co jest bardzo ważne, na USB 2.0. Mamy tutaj kontrolę audio z przodu, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Nie wiem, jak to się tutaj otwierało, czy to się przyciskało. Nie wiem, dlaczego ten na dole się nie otwiera, wiesz? A, ja jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy nie zdemontowałem, teraz sobie przypomniałem, wiesz? Nie zdemontowałem sobie napędu, ale to zaraz zdemontujemy. Czekaj, bo nie umiem tego otworzyć. Muszę chyba to podeprzeć, bo ta góra się otwiera. No, chyba, że... Nie, chyba, że po prostu ten dół nie jest zaczepiany, tylko muszę go...
Muszę go podważyć chyba. Instrukcja, moi drodzy. Już są pierwsze problemy. No nie ma nic o tym. Nie, ja muszę to podważyć, mi się wydaje. Tyś mi dał taki płaski śrubokręt gdzieś? Kurde. To gdzieś musi być. Gryfno, eno. Dobra, czekaj ta. Ja to gdzieś położyłem, kurde. Kurde. No to nie ma. Dobra, to nieważne, bo ja tam chyba, ja nie wiem, czy tam będę montował. Tu nic się nie blokuje. Nie, tam są wentylatory, tylko to chciałem pokazać. Dobra, co tu mamy z boku? Mój? Chyba naciska, aż tak. Ale nie da się oddołnać. Mi się wydaje, że tam jest, tam ona się przyblokowała. Ona jest chyba u góry tylko zaczepiana. Ja próbowałem nacisnąć na dole wiele razy. Po stole. Moi drodzy, tak się niszczy stół. Dobrze. Co my tutaj mamy? To jest obudowa, moi drodzy, i tyle. Czy my będziemy się bawić? Czy ty na przykład w swoim komputerze bawiłeś się z przekładaniem kabli pod spodem? Nie. Nie, ale możesz już odkręcić z drugiej strony. Pokazać? To nam się przyda. No dobra, moi drodzy, obudowa, dużo jest wentylatorów, bo to jest, moi drodzy, takie coś. O, hopla. Tak to wygląda. Śrubki sobie damy tutaj, żeby się nie straciło. Czekaj, kurde. Tak byś chciał zobaczyć? Coś takiego, moi drodzy. Tyle. Tutaj w ogóle to jest strasznie dużo. To można faktycznie tak otwierać, ale no faktycznie z dwóch stron mają te zaczepy. Dobra, przewiewna. Tak. To co, możemy zaraz zacząć. Możemy zaraz rozpocząć. Będziemy zmieniać kamerę, słuchajcie. Więc rozpoczniemy tutaj przygotowanie do stanowiska. Czy ona będzie od góry teraz, tak? Także zaraz tutaj zrobimy. Co tam się dzieje u Was na czacie? Pozdrawiamy w ogóle wszystkich gorąco. Siemaneczko. Dużo miejsca na węgiel. Tak jest. Siema, witam, Bruwen. Z góry się wciska to? Czekajcie, bo... A, faktycznie. Ty, kurde, wiedział, bo tu są osoby, które mają tą obudowę chyba. Faktycznie od góry. No, to dzięki. Kto mi to powiedział? Krito mi to powiedział, faktycznie. Dobra. A co było z przodu, to już Wam pokazuję. Z przodu są wentylatory, tak samo jak i no nie pokazujesz, w środku. Bo to nie widać. No tutaj widać na tej widać, że jest z przodu. Tak to wyglądało. Dobra. Także wszystko dobra, jest. Płytę musimy otworzyć. Dobra, to bierzemy. Płytę i chłodzenie. Dobrze, mamo. Ja muszę Bąkola uczyć życia. Już? Tak. Ty masz jakby co tą ścierę? Dobra, moi drodzy, unboxing płyty. Teraz już nie będzie widać. No wiem, ale to w takim... Dobrze, to jest spoko kadr chyba, dajcie znać. Ja czytam, co tam się dzieje. Poplułem, moi drodzy. Oplułem mu ten stół. Gdzie jest operator kamerki? Już, Jasia. Dobrze, jest? Jest. Tak, jest. Jak coś to mi będziesz podawał, ja będę z bliska pokazywał. Dobra. Unboxing płyty. Słuchajcie, od razu przechodzimy do tak zwanego otwierania. Moi drodzy, płyta. X99S Gaming 9AC. Ja już ją otworzę, bo przez tą szybkę to wiecie, mało widać. Tutaj mamy informacje, o których... Pokaż tam, możesz jak otworzysz i z przodu też będziesz mógł pokazać. Będziesz musiał tutaj złapać kat. No, nie wiem, czy tak jest autofokus? Jest, jest streaming engine, tak, to są dobre rzeczy, moi drodzy. Engine. Socket RIP, moi drodzy. Podobno po sokecie poszło, no, coś myślę, wydaje, że coś poszło. Super. Teraz będziemy działać z następującą rzeczą. Moi drodzy, mamy tutaj... Ja się do szkoły filmowej chciał iść kiedyś. Ja to czuję, że to tak miało być. Będziemy działać tak. Tutaj mamy
tutaj mamy płytę główną oczywiście, którą w sumie możemy już wyciągnąć, tylko nie chcę tutaj ciągnąć za byle co. Mamy to pyk. Coś poszło bokiem, Jasio. O nie, coś się urwało. Nie, nie wiem. Nie, wypadły jakieś cici. Moi drodzy, jak to, słuchajcie, zawsze jest to właśnie. Jak coś wypadło, to nie było potrzebne. No i po płycie głównej, no i porobione. No i tyle. No i cześć. Ty. Co jest? Czy te anteny mają być krzywo? Które? Chyba tak. A da się zakręcić? Nie, nie, mówię o tym. Tak jest po prostu wlutowane. No dobra, jest. A tu, patrz, to wypadło. Tylko do. To jest jakaś śrubka ważna. Jakaś śrubka, ale jak zostanie i będzie działać, to znaczy, że nie było potrzebna, mówisz? To jest ważna śrubka. Do tego może. Nie wiem. Dobra. Co my mamy w środku jeszcze? To jest na luz tutaj. Kurde stary, ile my mamy rzeczy tutaj w środku. Mamy przede wszystkim okablowanie. To, co jest najważniejsze. Mamy anteny. Jakbyś chciał ze swoim komputerem do kuchni przejść, tak? To mamy antenę Wi-Fi. Naklejki. Jakby ktoś zapomniał na przykład, gdzie wpinał ostatnio USB, do jakiego portu, to sobie może odpisać. Ten jest do kamerki, ten jest do tego. Ja znam takich ludzi, którzy potrafią wypisywać sobie na kontaktach, wiesz? Do którego radio wpinają, a do którego lodówkę na przykład. I oni nie zmieniają tego. Bo tak jest dobrze i tak było przez lata, więc on nie może do innego wpinać. Co my tutaj jeszcze mamy? Kabelki. Tutaj mamy... to jest chyba na tył, tak? Zaślepki, żeby to ładnie wyglądało. Kabelki, smyczki jakieś, kurde, coś tu jest. Tutaj jest, o, proszę bardzo. A potem jak złożymy, to dostaniemy coś takiego. Dobrze. To dostaniemy, moi drodzy, później. Dostaniemy taką odznakę. Kurde, MSI, że jesteśmy rycerzem Zodiaku. Dobra, to mamy tutaj. Ja zobaczę, czy mogę ściągnąć. Dobra, tego nie będę wyciągał całkiem. Czy my potrzebujemy, Jasiek, teraz te wszystkie kable, to wszystko musimy sobie tutaj dać? Będziesz potrzebował sprawdzić, czy chłodzenie, ale nie będzie wymagać chłodzenia podkręcenia, bo aż z drugiej strony dostaniemy wszystkie spokojne. Tak, mi się wydaje, że będzie ok. Wszystkich rzeczy nie używamy oczywiście w tej płycie. Ja myślę, że to będziemy... Dobra, to ja to może nawet wrzucić. Jeszcze po te inne rzeczy pootwieraj. Tak, to od razu pootwieramy. Jak będziesz składał, to kamera już będzie w ruchu, będzie dynamiczna. Ja, dynamika. Ja już się wtedy podepnę pod nią i dynamika, bez autofokusa. Ja to dobrze. To zostawimy. Kurde, procesor. Ja nie wiem, czy ja mogę otwierać procesor, stary. Co? Mówisz, że to mam odłożyć? Jasiek, no nie, no ja wam powiem, że to jest jednak studio jajo. Nie. Dysk. Dobra, dysk mogę wyciągnąć, słuchajcie. Dysk. W sumie po co mam wyciągać? Nie ma co pokazywać. No to możesz z bliska pokazać dysk. No ale to dysk na razie pokaż daleko, jak będę z bliska pokazywał, to zaraz pokażę. Moi drodzy, dysk, SSD. Co tu mamy? 480 giga, tyle. Tak, tak, taka mała rzecz cieszy. Bardzo cieszy. I naklejka jeszcze. Ja, co? Czekaj, czekaj. True image. Aktywacja, klucz. Uuu, dobra. Nie wsadzaj tego, bo rozfokusujesz. Rozfokusowuję. Lecimy dalej. Chłodzenie. Nie, zasilacz, kurde, jest ważny. Moi drodzy, zasilacz jest bardzo ważny. To teraz zrobimy taką akcję. Zasilacz. Akcja zasilacz. 550. Nie wiem, czy tych wat, moi drodzy, jest dobrze, wystarczająco. Natomiast... akcja zasilacz musi być dokonana. Ja widziałem takie zasilacze, które cały spód obudowy potrafią zajmować. Tak to wygląda. Mamy zasilacz, mamy jeszcze kable. Proszę bardzo, mamy kabelki. Pytają 550, a czemu nie cała elektrownia? Czemu nie cała elektrownia? Bo po co macie przepłacać i po co mam wam się nudzić, jak to się mówi? Po co mam się nudzić? Oczywiście zawsze można zmienić, bo firma... Ja w ogóle powiedziałem, co będę miał w tym komputerze i rozmawiałem z panem, przepraszam, nie znam imienia teraz, natomiast bardzo fajnie mi pomógł, bo powiedziałem, co będę miał i co planuję, pytał się, co planuję w przyszłości rozbudować, więc obliczył mi, ile spokojnie powinienem mieć i powiedział, że da mi coś takiego do wyboru. 550,
ale powiedział, że jakbym próbował na przykład jeszcze jakąś inną płytę, znaczy nie płytę, kartę dokładać czy coś, to spokojnie na 700 może mi potem zaproponować, nie? Także na razie nie będziemy tu szaleć. Coś takiego, jeżeli chodzi o zasilacz. To co? Jeszcze coś ważnego. Procesor zaraz, procesor będzie wisienką, kurde. Teraz oczywiście mamy chłodzenie, także cooler. A czemu nie wodne, Dawid? No nie. Czemu nie elektrownia wodna? Czemu nie elektrownia i pompa wodna? Może hydropompa od razu? Gdy zamówiłbym sobie jakiegoś Squirtla, inne Magikarpia. Fortis 3. Założę się, że z 50% osób, które są teraz tutaj i oglądają ten materiał, czy tam na live nas, to na pewno mają właśnie od Silentium chłodzenie, bo to jest chyba tak rozpoznawalna firma i tak znane mi się wydaje, że to nie trzeba mówić, czym oni się zajmują. Proszę bardzo. Takiego bydlaka, nie wiem, gdzie ja to zmieszczę w tym, słuchajcie. Tutaj mamy oczywiście, tutaj mamy radiator, ale pokażemy też jeszcze, tutaj mamy śmigło. Proszę bardzo. 140 mm. Czy takie śmigło widziałeś kiedyś wielkie? Proszę bardzo. I w tym oto opakowaniu ostatnim znajdują się wszystkie inne potrzebne rzeczy, zaczepy, klipsy i tak dalej. Dobra, moi drodzy. Okay, ja ci powiem, jak to się nazywa, a ty zgadniesz rebus. Tak? Zgadnę rebus. Ale po angielsku. No. To jest po angielsku. Po angielsku. To, no, kark, plecy, szyja. Po angielsku. Z tyłu, aha, back, plate. No, dobrze, zgadłem. Ale to już. To już zgadłeś, back plate. Pokazywałem rebus. Back plate, tak pokazał mi, tak? Z tyłu się klepał i pokazał talerz. Super żart, moi drodzy. Można lula wpisać na czacie. Dobra, to co? Z tym lecimy na bok. Z tym lecimy na bok i chyba procesor jeszcze tylko i możemy już kłaść tutaj w tym momencie obudowę. Dobra. Procesor. Nożyk czy coś? Młotkiem. Młotkiem, dobrze. To już młotkiem to zrobimy. No to słuchajcie, otworzymy. Pójdę po tych pinach, wiesz? Nie ma pinów. Nie ma? To jak się nazywają te rzeczy, które wychodzą z procesora? Nic nie wychodzi z niego. Mówisz, że to nie jest takie? To nie jest takie. To nie są te stara technologia? To nie jest taka firma. To nie ta firma. Nie znam się. Moi drodzy, procesor Core i7 Core. Vibe Nation i7 Core. Ja nie chcę tego spieprzyć, tego opakowania. Żebyś miał na później. Żebym miał najpóźniej. Dobra, tyle. No otwórz, no pokaż. Tylko nie palcuj. Nie palcuj. Nie palcuj tam, bo nie palcuj. Nie będą krzyczeć, bo się wszyscy tutaj od razu zbiegną. Proszę bardzo. A ja w ogóle zobaczę sobie. Ale nie oddychaj. Nie wolno mówić, jak się proszę. No na pewno. Zobaczcie, nie oszukali. Oszukali mnie. I piątkę mi wysłali, kurde. Nie no, jest i siódemka, słuchajcie. Tyle. Procesor, moi drodzy, procesorem. Będziemy czyścić oczywiście tutaj. Jak złożymy, Jasiek powiedział, Dawid, musimy opić. Będziemy działać. Lizać. Podobno, żeby były lepsze styki, będziemy lizać. Dobra. Zmiana sceny. A propos lizania, Jasio coś robi teraz. Zmienia scenę. Zmiana sceny i się zaraz dowiemy. Kurde. Czekaj. Niech się czap teraz trzymał się, żeby nie zwymiotował. Czekajcie, ściągnę mikrofon, bo muszę kasznąć. Tego zaszło. No w drugą stronę w ogóle. Nie, bo nie chciałem, żeby... Tak będzie.
Nie będzie tak, bo teraz będzie ruchome, stary. Teraz kurde, stary. Czy ty... bez autofokusa. Ruchome. A czy ty sobie to zamontujesz, tak? No widzę. Gdybym miał takiego operatora kamery, to wiesz, jak ja bym... Żygają już. Sukces bym osiągnął. Żygają. Dobra. Jasio. Studio Jasio. A tu jeszcze coś na dole powinno być. Czekaj, do tej obudowy. Czy do tej obudowy coś tam dodali? Śrubki powinny być w płycie, mi się wydaje, co? Do montażu, czy w obudowie? Znaczy w płycie. Znaczy do płyty głównej, przepraszam. Tak, śrubki są w płycie. Są jakieś, coś tam będzie. Testujesz, tak? Tak. Będzie działało się. Proszę, przestań. No dobrze, spokojnie, jest dobrze. Kabel na kablu, moi drodzy, więc w skrócie. Co, kable im się nie podobają? Nie wiem, co im się nie podoba. Nie wiem, co im się nie podoba, natomiast kładziemy tutaj płytę główną. Ja bym musiał sobie wywalić może kilka tych, a może od razu? Albo to później. Będziemy musieli zamontować sobie płytę w tej oto obudowie, która jest duża i spokojnie tutaj się zmieści. Tutaj mamy oczywiście dodatkowe miejsce. Tyle, a nawet mam, kurde, widziałeś, co to jest za filtr superancki. Nawet nie wiedziałem, że takie filtry jakieś tu są. Będziesz sobie montował to u siebie? Wezmę telefon. Będę czytał. Moi drodzy, jak oceniacie teraz pracę kamery by Soushibo, dyrektor? Musisz te światła dać do góry, wiesz? Dobrze, już idę ci pomóc. To do góry? No i dobra. Albo tu daj tak, no. Tak, a tamto do góry. To tak robimy. Zakręć i tamte do góry. Ja ci tu odkręcę. Czekaj, tu, tu. No, tak żeby ono trochę, wiesz, nas to świeciło. 7 na 10 najgorzej. Dobra. Czy my będziemy to zaraz wkładać? Tak. Jasiek, tylko jeszcze jest jedno pytanie. Czy te kable, które mamy tutaj w obudowie... Czy ty weź w ogóle śrubokręt? Ale ja chcę tylko sprawdzić, czy te kable, które tu mamy w obudowie, nie będziemy musieli od razu sobie rozciąć, bo to są trytki, nie? Trytytki, kurde. Trytytki. Tylko, że ja nie mam ani jednego nożyczka, wiesz? Nie mam ani jednej nożyczki. To muszę chyba iść po to. To ja muszę zostawić tu, bo mi się, kurde... Zaraz uważam, bez... respiratora. Jak tam filmowy, kurde. Kurde, ja już jestem na planie filmowym. Dobra. Otwieramy tak zwane rozdziewiczenie. Tylko, żebym kabla nie przeciął, wiesz? Rozdziewiczenie kabelków. To też tutaj akurat jest złapane wszystko drutem. No i cóż pozostaje? Czy jeszcze coś tutaj musimy odpiąć? Nie. Tutaj mamy bezpośrednio podpięty panel przedni. Wystarczy potem pod płytę to podpiąć i myślę, że będziemy mogli zamontować płytę główną teraz, tak? Tak. Także dojdzie do montażu płyty głównej. Nie wiem, od tej strony. No. Może tak. Ok. Możesz odwrócić tak, żeby tył był do nas. Chciałbyś, tak? Tak. Ten sposób? Tak. Tak się robi. Dobra. Co będziemy działać? Będziemy w płytę, tylko jeszcze się zastanówmy, czy nie musimy czegoś tutaj poodkręcać, co nam blokuje. Na pewno ten papier musi się... Co? No ściągnij tą folię. Wiesz co, się zastanawiam, czy tu nie jest coś pogięte. Chyba nie. Jaką folię? No to już jest ściągnięte wszystko, tak? Ta płyta ma coś takiego... Dobra, dobra. Co byś chciał fajnego? Nic, musisz ją wsadzić teraz. Tylko jeszcze tutaj jest coś do dokrę... Coś strzeliło? Stuleja strzeliło, bo taki dobry komputer. Tylko jeszcze nie wiem, czy to teraz się dokręca, to później się dokręci. Dobra.
co bym chciał. Co mi panie dasz? Teraz to ja już blisko podejdę, wiesz? Dokładnie. Musimy trafić. Teraz jest najcięższa rzecz, trafianie do dziurki. Ty ciężko to tak złapać, wiesz? Mhm. Tu musisz trafić, tu. Gdzie jeszcze bym musiał ci trafić do dziury? Tu? Mhm. Kocie bury? No musisz to wpakować tak, żeby pasowało i żeby na płycie dziurki się zgadzały. Jest, dziurki się zgadzają, tylko teraz muszę zaraz zadziałać z śrubkami. Myślisz? Nie powinna być jakaś zaślepka do tego? Zaślepka jest osobno. No to osobno do płyty zaślepkę chyba jeszcze powinniśmy. Nie, czy do obudowy. Do obudowy. To. Pokaż, no właśnie to. No, no to mówię o tym. No mówię, że czegoś brakuje. Coś takiego. I teraz muszę jeszcze śrubki znaleźć, wiesz? Bo tutaj jest dużo różnych rzeczy, których pewnie nie będziemy już nigdy otwierać. Kabelki. Gdzie są śrubki? I co? I nie ma śrubki ani jednej. Wiecie co? Ale tak się nie robi, moi drodzy. Ale tak się nie robi. No nie ma śrubek i co? No jak nie może? Muszą być śrubki. Że to jest 100% śrubka musi być. No tak, mamy takie kable. Kable. Masz płytę, nie? Do płyty dodaję. Chyba, że do obudowy są śrubki. Sprawdź, czy po budowie nie ma. Znaczy, może są. Patrzyłem, czy gdzieś są wkręcone obok, ale niestety nie ma. W obudowie. No jak bez śrubek, kurde, to co masz? Do Leroy Merlin? Leroy, Leroy. Mam iść do Leroy, Leroy. Co mnie pokazujesz? Nie zgadzam się na takie akcje. No to czekaj, bo jedyne dwie rzeczy, jedyne dwie śrubki, które są, to tu są w tych miejscach. Nie no, muszą być. Przeszukać ci to? No nie ma przeszukać, no stary. Ale jeszcze myślałem, że w środku będzie jakieś ten opakowanie, ale niestety. Weź mi tu starcza. Proszę cię. No. Może to ktoś wie z czatu. Andrzeju, nie denerwuj się. Dobra. Andrzeju, się nie denerwuj, zaraz znajdziemy. Pierwsza rzecz. Nie ma. Co to znaczy pierwsza? Pierwsza to są śrubki. No pierwsza to są śrubki, więc pierwsza rzecz w opakowaniu i nie ma. Coś zajumał śrubki i się, ktoś się nie bał. Patrz tu. Nie wiem, co tam masz. Nie no, dużo tych śrubek. To są cztery. No nie no, mieć cztery śrubki. I trytki, stary. To nie, to są do zasilacza. Może są do zasilacza. To są do tego. No, weź z tej drugiej, płyty sprawdź, czy nie ma. Stary. Gdzie byś miał? No muszą być śrubki, no. No ukradli, no. A może z drugiej płyty wezmę, kurde. Stary. No właśnie mówię, weź z drugiej płyty. Nie wiem, czy tam są, stary. Ja zobaczę, kurde, ciekawości. Bo to jest set. Może nie być śrubek, nie? No nie ma, no. To się pobawię z nerwów. Ile potrzebujemy śrubek? Raz, no 8, dwa, wchodzi, dużo wchodzi na trzy. Nie, Jasio. Dobrze jest. Do dysków śrubki. Ale do płyty głównej dyski mają. Do płyty głównej są cztery, ponieważ te dwie są już tutaj z tą metalową obudową. Ten. Patrz, pokazuję, raz. Czekaj, bo ja nie pokazuję. A nie, jeszcze jest tutaj kolejna. Dobra, raz. Czekaj, no. Raz, dwa. No nie, nie wiem, gdzie to pokazujesz. Ja się... No. Dobra. Raz, ciężko się na tym pracuje. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no siedem, no to jest siedem, dobra. No to zwracam honor. Nie wiem, czy to jest osiem śrubek. Tu, tu, tu. Pozdrawiam wszystkich z MSI-a. Sprawdzamy, czy teraz w drugiej płycie będą jaja.
żeby nie popieprzyć tych. Czekaj, ja ci zaraz powiem, czy tutaj są. Przecież tych śrubek tam powinno być z 20 jeszcze. Wiesz o tym? To nie jest tak, że będzie 7 śrubek. Mówisz? Tak. No to nie ma, w płytach głównych nie ma. Nie ma, to nie ma. Zestawię obudowy z tego ludzi, a nie było nic w obudowie, tak? Mówisz? Bąkol? Słucham. Obudowy nie, nie, w obudowie nie miałem. Właśnie nie wiem dlaczego. Chyba, że ostatnią rzeczą, jaka jest możliwa, ale to wątpię w to, tutaj już nie ma pod spodem. Czekaj, no to co było w tej obudowie? No w zestawie obudowy były śrubki, no chyba, że kurna, gdzieś są tutaj, do, wiesz, przyczepione na trytce jeszcze, w środku. Tu, w środku jest takie pudełko czarne, białe było. No to już nie ma. Czy wyciągnąłeś to pudełko? Nie, nie było tamtego. Jak tam było takie coś? Dzisiaj? Pół, no. Widziałeś coś? Gdzie dyski coś było, mi się wydaje. Nie, no Jasio. No zajrzymy tam z kamerą, daj głowę. Jasio, no przecież patrzysz na coś tu jest! No przecież widać, że jest. Jasio, coś tu jest! Dupczysz, stary dupczysz. Przeczekajcie. Jasio, jak to mam wyciągnąć? Pokus mi się przestaje. Obróć co obudowę i wyciągnij. Wychodzi. Nie, nie mogę sobie odwrócić. Jakbyś sobie odwrócił, by ci płyta wypadła, to by była. Ale by było. Kurde, najlepsze. Wyciągnąłeś to pudełko gigantyczne, które tam było wciśnięte. To jest gigantyczne pudełko. I jeszcze wam powiem, że tam nic nie ma. To jest gigantyczne pudełko. No Jasio, nie ma śrubek. Ale tak szczerze powiedziawszy, śrubki zawsze były przy płytach. Chyba się, że coś zmieniło. Ej, ale powiem ci, że pozdrawiam tych, co to tu zamontowali. Bo to było tak sprytnie jako dysk wsadzone, wiesz? No. Jako święty graal. Dobra. Moi drodzy, mi już się odechciało składać komputera. To nie jest na wszystkich, wiesz? To nie jest na wszystkich nerwy. Dobra, składam, bo już łapa boli. No to kurde, po co to będziesz ruszał? No to ustaw to, niech statycznie będzie. Będzie superancka sprawa. Czekaj, bo myśmy to dobrze zrobili dobrze. Czekaj, z tymi kablami. Kable z drugiej strony mają być. Tam przepchnij i zostaw miejsce tam być. Na razie tak? Kurwa, nie denerwuj mnie nawet. Nie denerwuj mnie. Jest wszystko, jest wszystko dobrze. Jasio, jest dupło to dupło, no na co drożyć temat. Dobra, jedziemy. No. Jasio. Ja wiem, że ty jest Jasio. Czekaj, bo muszę tutaj sobie, wiesz. Powiem wam tak, jak ta płyta zadziała, to będzie gites. Kurde, nie jestem w stanie tak fajnie tej kamery łapać, wiesz. Na razie to położyłem, ale muszę zobaczyć, co tutaj jest, bo musi być dystans pewnie, co? Tak jak tu piszą. Kołki dystansu. Są takie no, dystanse. To niby ma powodować, że coś się tam nie dzieje. Wiesz, no drganie ma może. Nie, z elektrycznością, z elektrostatycznością, ale to ja nie wiem, to jest jedna wielka ściema najprawdopodobniej. Moi drodzy. Nie kołki, tylko podkładki powinny być takie. Mówisz? Mhm. To są podkładki? Pokaż. Nie, to są zaślepki. Nie, podkładki wyglądają jak podkładki pod śruby. Chyba, że już dobra, tak nie wiem, że jakie są podkładki. To są do zakręcenia obudowy. Podkładki są już w tym, w płycie zrobione jakieś takie. To ja zaraz zobaczę. To są zwykłe śrubki, tu są inne. To są takie słynne podkładki, których Nexus zapomniał dać i na końcu mu zostały i się zastanawiał, dlaczego to. To są te bardzo słynne. Tak. Co ty tam szukasz? No nie ma tutaj. Nic takiego. No to nic. No to i teraz powiedz mi, gdzie są w ogóle te podkładki. Pokaż tą płytę z bliżej. Pokaż. I ja zrobię teraz tak. The champions, the champions, tu, 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 tu.
Nie, nie normalnie. Kurde, Jasio. Bo ja muszę te podkładki, bo przecież to jest ważniejsze, że czad mnie zje, prawda? Jak nie założysz, tu nawet nie chodzi. Są te złote? Tak, coś takiego. To mamy te złote. Nie, złote to są dystanse do tego, pewnie do chłodzenia coś. Co ty gadasz? To są tutaj do wkręcania. Te. Pokaż. Te złote to są. A, te złote. I są raz, dwa. No bo to zależy, jaką dużą masz. A może mi już oni. No. Dodatkowych wkłada. No. No to to są, no to co jeszcze? Ja nie mam już innych dystansów. To już dobrze, to już pewnie się tak nie robi. Już się tak nie robi, cicho. Stary, jaką paską mam ostatni raz skórę. Stary, tam to się wszystko zmienia z dnia na dzień. Dobra, tylko musimy, wiesz co? Musimy dodać. Co myślisz? Musimy dodać te dwa jeszcze, bo patrz. Tutaj mamy jeden, drugi, trzeci. Musimy trzy dodać te złote. No to dodaj te złote. Dobra. A ty, Jasiu, sobie może odpoczniesz, kurde, z tym. Czekaj. Muszę to, jakbym miał tak fajnie, wiesz. Patrz, akurat trzy dali. Oni wiedzieli, jaką płytę będę miał. Kurde, ręka mi się trzęsie, chyba powinien się napić tej żołądkowej, wiesz? Mm. No jak to jest składanie kompa bez picia najpierw? No jak, no bez picia to głupio. No i co? Jest. No tak do dziurki, wiesz. Dawno jak, nic nie wsadzałeś. Jakbyś mi tu... Wierka nie Musiałbyś mi tu namalować coś, wiesz? Daj mi kredyt, to ci tam nakreślę strzałki. Strzałki, kurde. Wytrzeźwiałki chyba. Gdzie jest krzywo? Cicho tam. Oni mają krzywą perspektywę. Wy macie krzywą głowę. Dobra. Ja powinienem jeszcze, nie mam takich kleszczy tutaj, ale to dociągnąć tak chyba, wiesz? Dobra. I których będziemy śrubek używać? Będziemy tych? Czekaj, czy będziemy, bo są dwa rodzaje. Jedne mamy takie. Pokaż. Coś takiego. Czekaj. No ale to może być się zatrzymał. Do metalu, tak, to będą na pewno te. No czekaj, stój. Ale mi już, no, słabo mi. No ale ja tu muszę, no i się wszystko z tym. No trzęsiesz ręką. Trzęsę ręką. To jest trudno bardzo zrobić, a ty trzęsiesz ręką. No to są te płaskie, tak, to jest dokładnie te. Dobra, jedziemy. No to się kręci tak, które pasują, to się kręci. To się kręci tam. Wy będziecie mi gadać, co się kręci, co się nie kręci. To wy się znacie, czy ja się znam? Dobra, pasować będzie pasować tylko ten przód. No przecież miałeś zaślepkę najpierw. Ale nie najpierw zaślepkę, ponieważ najpierw ja... Najpierw zaślepkę się nie, daje. Ale... Tak, bo ona od środka wchodzi. Ja składam komputer. Ale nie w tym momencie, czekaj, bo tu jeszcze jest... No tu jest jeszcze jedna. Tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ja potem już nie trafię tą śrubką. Jaką śrubką? Jest z takiej klamry tutaj metalowej, ale już trafiłem. No i co, zaślepkę? No on się od drugiej strony wsadza, powiedziałem ci, że najpierw się dobrze wsadza. Tam, mamo, cicho. Stare małżeństwo, kurde. Od drugiej strony się ją wsadza. Cicho, patrzę, jak? Pokaż, patrz. Tak. No dokładnie. No. Będzie w ten sposób, tak? Tak. No to kurde, gitara. Ją do, tak do obudowy ją dopychasz. Dobrze. To się nazywa standard. No i tamtym przyciskasz tą resztą. Płytą. Mówisz? To się nie zaklinuje specjalnie. Wiesz co? Musisz to docisnąć. To się zaklinuje. Tak. Są strzały. Nie wiem, co strzeliło. Powinno być. No i co? Jak wam pokażę, jak w dziurkę wchodzi wszystko. Czy ja dobrze wkładam w dziurkę? Słabo wkładam? Coś nie może wejść w dziurkę, mówisz? Nie, bo tu masz te... Pokaż. Niżej tą płytę, ta płyta jest za wysoko. Aha. Coś masz ją na jakiś typ, na czymś tam, coś od spodu. Hmm. Ona jest tak jakby, wiesz, 5 mm, 4 mm za wysoko. Nie kaczy ci tam o te wystające właśnie te dystanse? Nie. To wepchnij na siłę, to tak. Wepchnij, czekaj. Tak się robi. Czekaj, muszę. Kurde. Śrubokręt pierw. No, podważ śrubokrętem i dopchnij. Nie, to jest do czego innego, czekaj. Ale nie możesz tak, ty już dokręcasz ją? Nie, odkręcam jedną rzecz, która w tym momencie wadzi. No to ja pokażę tą rzecz, która wadzi, moi drodzy. To. Czekaj, bo nie mam podejścia pod to.
czekaj. Tu chciałem to odkręcić, żeby śrubka od dołu nie przeszkadzała, rozumiesz? No widzę, no tu jest takie coś fajnego. To jest tak jakby ochrona taka metalowa. Dobra. Za blisko. I w tym momencie mogę próbować dociskać. No. Co? O, o, o. Pa, synek, pa. Pa, jak wchodzi. Pa! Kurde. Co, jeszcze bym musiał dopchnąć? No, a tak trochę krzywo są te ale... Wiesz co, te anteny nie, bo one są chyba tak zlutowane, ale to już nie będziemy nic działać z tymi antenami. Ja i tak ich nie będę używał. No to ma jakiś plus minus, nie? Plus minus pół centymetra, jak to w tym elektronice. Tak zwana... Wiesz, jak to się nazywa? Błąd elektroniczny. Błąd, kurde, to się nazywa błąd. This is błąd. Dobra. James błąd. Jasiek, czy ty byś potrzebował przerwę, żeby sobie zrobić na odpoczęcie? Nie, tylko wiesz, to, strasznie mi jest nie ten, niewygodnie. Okay. Niewygodnie? Może ja tak powinienem mieć to bardziej. O. Strasznie mi jest niewygodnie zaglądać do środka, wiesz? O, teraz już lepiej. Próbuję śrubki znaleźć, wiesz, żeby były dobre. Dobra. Może sobie to tak przełożę. Nie, bo wtedy nie widzę, przepraszam. Kurde, ale coś mi tu mimo wszystko nie pasi, nie zgrywają się ze sobą śruby. Dobra, zgrywają się, jak docisnę, to będzie się zgrywać. To musisz, mówię ci, to nie jak z kobietą, nie? To nie jest trochę inaczej. To jest jak z komputerem. Czy jakieś idą podkładki pod dlatego to? Ludzie, którzy na komputerach dużo spędzają czasu, to mało mają kobiet. Czy pod to, czy pod to jakieś podkładki idą, czy nie, Jasiek? Nie, tam. Jakby szły, to by cię nie odłączył. To by ci się nie połączyło. Pytanie się, czemu Krocka nie założyłeś jeszcze i radiatora? No bo najpierw płyta wchodzi, co będziesz później. Będziesz płytę podnosił, a chłodzenie ci będzie łamać ją, nie? To ciężkie jest. Czekajcie, bo ja może złą śrubkę tutaj dociągnąłem. Dobra, mamy inne. Będzie płyta przykręcona na sztywno do budowy, to się założy procek i ten. Przecież to jest elastyczna jest płyta. Elastyczność. A wy tak chcecie najpierw przykręcać takie rzeczy. Czekaj, dokręcę zaraz. Mhm. Pokazuję, jak kręcisz, czy jesteś zuchem, czy nie. Wiesz co, nie jestem zuchem, bo jest minimalnie tu dziura jest krzywo. Wiesz, o co chodzi? Jak jest dziurka krzywo, to trzeba co, popchać. Teraz, bo wiesz, jak się śruby przykręca? Po przekątnej, oczywiście, że tak. A zacząłeś po przekątnej, czy dwie? Oczywiście, że nie. No właśnie, no, nie zacząłeś, teraz wiesz czemu. Bo Dawidek nie zaczął tak po przekątnych, prawda? No i nagle się okazuje, że jedna tam ci się nie zgadza. Wiesz co, Jasiu, ty to jesteś jednak... Kurde, Jasiek, ty to jesteś... Jasiek. Powiedz mi, Janek, kiedy ty ostatnio swój komputer składałeś? No nie wiem, ostatnio to składałem, ale ktoś tu właśnie dobrze mówi, że czemu jeszcze chłodzenia na Wi-Fi nie wymyślili. Bezprzewodowo, byś nie musiał go zakładać, byś mógł postawić obok. To by było najlepsze. Mówią, żeby nawiercić te płyty. No, ja bym musiał mieć... Masz wkrętarkę? Mam wkrętarkę. No taki jakby, wiesz, jak gwinty czasem jest zły, to się, wiesz, windownik bierze tak samo tutaj. Jest to dosyć słabo jest namagnesowany ten śrubokręt i nie mam jak wyciągnąć tego. No to nie wyciągaj, tylko odkręć i już przykręć kolejną. Po co ją wyciągasz całą? Tamtej nie mogę przykręcić, muszę tą. No to przykręć tą. Kurde, śrubokręt. No nie możesz pokazywać, jak ja te dziury wkładam, stary. To są tajemnice lasu. Ale ty nie umiesz wkładać tej dziury, to tak, stary, robisz, jakbyś, stary, nie wiem, do jeża się zabierał. Kurde, ty. Jasiek. No, no ja pokażę tą dziurę, bo to się w ogóle nie licuje, nie? Co się nie licuje? Ta no, dziura się licuje z... Otwory, ta. No ta się nie licuje, bo jest na innym... Na innym... Coś chciałem ci powiedzieć. Na innym wymiarze jest. W innym chyba wymiarze chyba. Mąkol, jak ona się nie... Ten, to tego nie dokręcisz, jak jej nie dokręcisz, no. Się zlicuje. Ta się zlicuje, patrz. No to wciskaj tam tę śrubę i dokręcaj, no. Musi być. Powiedz mi, kto wymyślił takie coś, że komputer będzie... A, wiesz, bo podobno na czacie oni przeżywają, że jeszcze nie masz chłodzenia zamontowanego, bo w obudowach tych tanich nie ma z tyłu tego otworu na chłodzenie. Ty to weź w ogóle wymontuj, przecież ty się to już... Weź, czemu ty tego jeszcze nie... A
No to ci nie wejdzie, po co ci to? Ja bym chciał takie. No to, no to sobie później to. No to wciuli. Na razie to sobie to wejdzie. No to znaczy nie mam tego. O. Na razie to pokażę, jak śrubę wkręcasz. No nie możesz. Stary, wszyscy wiedzą teraz, jak ja w dziurę wkładam. Widzisz, krzywo wkładam. I wyszło na jaw. Ja ci to jedną ręką zrobię, weź mi daj ten śrubę. Ja wiem, że ty całe życie. Ja ty się znasz na jednej ręce. Ale czemu jak w jedną dziurę nie wchodzi, to czemu od razu zmieniasz na drugą? Może trzeba się trochę. Tamta musi dojrzeć do tej decyzji. Stary. Weź się nią zainteresuj i popracuj nie, nad tak... nią. A nie od razu, wiesz, taki z dziurki jesteś... na dziurkę przeskakujesz. Taki jesteś? Mhm. Dobra, te jeszcze nie dokręcam całkiem. Zaraz wszystkie dokręcimy. Coś ty tu nie tak zrobiłeś. Czuję, że tu się gdzieś walnie w to i to nagle, wiesz... I ciulnie. Bo mi się wydaje, że ty w ogóle nie wepchnąłeś tej płyty w tą stronę, bo tu jest luz. Że ją miałeś dobić w tą stronę, tak się robi. Ale to młotkiem potem. Nie młotkiem, tylko coś przy... To jest jedyna... Nie, bo to jest jedyna dziurka, która się tutaj nie licuje całkiem. Ale o, widzisz, jak teraz przesunąłem, to to musimy tu złapać pierw. Tu złap to. Dobrze mi powiedziałeś. Po przekątnie. Jezus Maria. Pracuj nad nią, nie olewaj jej. Syn księdza, wiecie co, ja wam zadałem... Kurde, dopracowana dziurka. A czy ty się znasz na jakichś takich... Na wszystkich dziurkach? Nie. Ale znam ogólne podejście, jak to się powinno robić. Na pewno nie tak, że jak jedna dziurka ci... No kurde, chyba krzywo jest. Przecież żeś krzywo wkręcił. Dobrze, że tego nie widać na tej jakości. Ale Jasiu, ja to widzę wszystko. Ja wam powiedziałem, z Jankiem to będzie mistrzostwo. Bo jak, taki masz... Właśnie, dokładnie, pchaj płytę, a śrubkę... Nie, bo jak taki mi dajesz śrubokręt, zajebiście długi. No a ja mam kurde krótsze, mam krótsze jak chcesz. No masz, na pewno schowany. Tylko... No co byś chciał? Chcesz się zamienić? Ja ci to zrobię. Janek, ty mi to zdupisz. Tak, ja ci to będę kręcił, chcesz? No, chodź. Zobaczymy jak ty, moi drodzy, zmiana teraz jest no. Osoby, która wsadza w dziurę. Daj. Pokaż. A ty masz mikrofon, no, ale dobra, ja będę pociągnąć. Tylko no. Go pociągnij mocno, bo on ma tam 24 metrów kabla. A tak musisz trzymać, żeby na zielono wszystko było. Nie, no. Rozumiesz? No widzę. Najlepiej ja z boku sobie stoję, patrz tak. Nie, idź tam z boku. Nie, no Jasiek, z tobą to się nie da. No, rozumiesz? No. Pokaż, coś ty tu zrobił, człowieku. Moi drodzy, Jasiek teraz w dziurę wkłada. To jest przykręcone już? Co się z tym stało? Tym? Nie, tam jest tylko, tam było na dziurę nasadzone, Jasiu. Proszę. To jest coś nie tak, wiesz? Czemu przykręcasz każdą inną śrubę? Nie każdą inną, to jest jedna, która nie pasuje do tego. To po co nią przykręcasz? Bo już nie ma tej zestawu, rozumiesz? To może, bo to nie są te śruby! Jasiek, co ty gadasz? To nie jest śruba do tego, tak mi się wydaje. Dobra, na razie tak, tradycyjnie jest jak o, u Jasia. Te płaskie są do tych, te płaskie, dlatego ci zabrakło tych. Mhm. Dobra, czyli żeś tutaj już się teraz... Dlatego ci te śruby haczą o wszystko na tej płycie, bo są za szerokie. Patrzcie, tak wygląda człowiek, który odkrył w tym momencie. Ty mi nie pokazujesz, bo nie masz na mnie ostrości. Wiem. Tylko nie zdupcz mi tej, co? Szkoda by było. Nie, bo chcę, wiesz co, to odkręcam, ale to się jakby, wiesz, wkręca, wiesz o co chodzi. Kurde, no nie chcę się to wykręcić, bo ona, wiesz, się trzyma jakby... Nie wiem, na co ona się trzyma. No dobra, ona już puściła, ona się trzyma na samym tym. Dobra. Nie ma tak obcęgami porobić. Tu jest, to jest ta ostatnia? Czy coś tu jeszcze jest wkręcone? Tu jest jeszcze, tylko że ona jest nieodkręcona. No to na czym to się na czym to się trzyma? Trzyma jeszcze na tej. I na tej, i na tej. Kiedy każda jedna zła, no nie wierzę w to po prostu. Jedną dobrą przykręciłeś. Ale kto nadzorował? Kto miał nadzorować? Powiedz nie, mi. Bo ja nic, wiesz, nie patrzyłem dokładnie, że ty możesz pomylić śruby, nie? Kto nadzorcą był? Kto inżynierem jest? Masz cztery chyba takie śruby i że się wybrał do przykręcenia płyty, która ma 7 tych. Człowiek widmo. Muszę to wyciągnąć. No popatrz, przecież ta tu nawet, patrz, ta... Pokaż tak, żeby było na zielono. Nie możesz blisko robić... No to jest na zielono. Nie jest na zielono. Teraz jest super, jakie zielone jest. Rozumiesz, patrz, ta to nawet nie wchodzi przez tą blachę.
Ja się pokazał mi teraz, w głowę się uderzył. Ta jest chyba za długa. What the fuck? Aha, bo ona się odkręciła z tym dołem. Dobra, bo ten dół nie przykręcony jest, dobrze. Takżeś go palcem przykręcił, ale już nie poprawiłeś niczym, nie? Czy to jest roast w tym momencie, powiedz mi? Czy ty już odpaliłeś kabaret? Musisz kontrolować ten. Masz sobie drugą ręką poprawiać fokus, wiesz? I patrzcie, co ja teraz muszę zrobić, nie? No, poprawiłem fokus. Jak jest na zielono, to jest fokus tam. Mhm. Weź te obcęgi, kurde, przy tych stykach tam działa. No bo żeś, kurde... To zaraz walnie wszystko. Weź mi to jakoś, nie pomożesz. Dobra, ja sobie to zrobię na tym, na siedząco, wiesz? Mhm. Muszę to złapać z dwóch stron. Moi drodzy. Człowiek, który myśli. Wziął to między nogi. No tak coś to kurde dokręcił, że wiesz, że już nic się z tym nie da zrobić. A nie wydawało ci się dziwne, że te śruby się dziwnie wkręcają i nie chcą wchodzić? Nie. Dobra, teraz robimy tak. To odłożę. To ci tu wkręcam, gdzie to było tu, tak? Ale jak gadałem, czy masz obcążki? Nie, po co? No tobie dać obcążki, to już by nic z tego nie zostało. Nie. Janek, ja nie wiem, czy ty herbatę dobrze sobie parzysz na przykład. Ja nie jadłem nic jeszcze. No właśnie. Ja nie piłem. To dlatego nie jest taki zdenerwowany. Te tutaj mi się wydaje, że... Chociaż nie, one są tak... One są chyba tak luźno, bo jak się je do tych anten... One są luźno, bo są zdupione, no. Nie, dobre są. Tylko wydaje mi się, że to jest, wiesz, jeśli chodzi o samą antenę, to tak działa. Jak to tam wygląda z drugiej strony? No tak, dzieje się coś. Słuchaj, jest dobrze, ładnie to tutaj jest, okej. Okay. Tylko te anteny super nie pasują, ale to nie jest takie ważne. No USB-ki dobrze są złapane. Nie są dobrze. Coś tu nie wchodzi. Tu to nie wchodzi. Pokaż. Dobra, będzie git. Nie wiem, co to z tymi antenami wymyślili. Dobra. Śrubka. Gdzie jest śrubokręt? Śrubokręt jest tutaj. Janek, czy dojdzie do teraz do wsadzenia w dziurę prawidłowo? Nie wiem. Coś tam się dokręca trochę. Dobra, ja wam powiem. Janek powiedział, że on lepiej w dziury trafia. Za chwileczkę zweryfikujemy. Widzisz, ty potrzebowałeś krótszego śrubokręta. Ja sobie radzę ze spokojnie, jak mam długi sprzęt, to daję radę, nie? Mhm, pożyczany. Najpierw te, bo trzeba dopchnąć, wiesz. Najpierw musisz dobrze dopchnąć. Albo ty tak wszystko byś na sucho, kurde, wkręcał. To jest w ogóle dziwny wynalazek jak dla mnie. Kto to tu dał? Ten kawałek metalu, który ja tam mam. A może on jest do wydupczenia? Nie, no, on nie, jest ochrona, to jest takie. To jest sound blast, to jest chyba dźwiękówka tam. To jest dźwiękówka pod tym, wiesz, ale... Dziwny patent, jak... Znaczy, wiesz, ta śruba tak jest strasznie blisko. Nigdy... Czemu to się w kółko kręci? To mnie zastanawia. To jest niemożliwe, żeby to się... Które kółeczko się kręci? To się kręci w kółko, tak jakby ten... Aha, bo ty już w to wkręciłeś śrubę, która ma większy gwint. Tak, i się rozgwintowało. Przegwałcony tak zwany. Przegwałcony gwint. Doszło do przegwałcenia, prosimy nie reportować. Musimy się, co druga śruba tak się będzie wkręcać, że się nie dokręci do końca. Dobra, pamiętaj, że musi tak niech ludzie pamiętają, trzeba tak mocno dokręcać, że jak słyszycie taki strzał, taki jakby plastik strzelał od płyty głównej, to wtedy jest sygnał, że już jest dobrze nakręcone. Nie słuchajcie, Jasia. Nie, żartuję. O. Tak naprawdę to jak sobie to na dwie śruby przykręcicie i się... A w ogóle nie trzeba. Ty no nie wierzę po prostu.
No bo teraz trafiłeś. Było czuć. Nie, nie było czuć. Ona się kręci, wiesz, wokół własnej osi. No chyba, że ja złe śruby przykręcam, ale mi się wydaje, że nie. Bo widzę na tych śrubach. Mi się wydaje, że zdecydowanie złe, bo zobacz, że te są większe i mają na tym kołnierzyk. Te. Nie, 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 to nie jest kołnierzyk. Kołnierzyk jest pod nimi, z takiego czegoś. A po dookoła. Ale dobra, no pan... A nie, ja ci kibicuję, żebyś miał rację, no. Ja sprawdzę. W ogóle ile my mamy których. Co, Jasio? Masz całe pudełko śrubek obok innych. Ale to... Czy ty jesteś ślepy też? No nie widziałem, myślałem, że wszystkie wysypałeś, no. Te pewnie To na pewno te. No to na pewno są te. To na pewno te. Kurde, ja wkręcam jakąś inną i się zastanawiam, co ona się tak kręci. Zresztą zaraz sprawdzę. Moi drodzy, przegwałcenie płyty. Dobra, ta wchodzi jak ulał. To te tak wiem, zwany rape motherboard. Dobra. Jaki motherboard? Motherboard. Trzymasz fokus? No. Kurde, myślałem, że wszystkie śrubki żeś wysypał jak ten. A ten wysypał pierwsze, które miał, cztery śrubki, które się różniły. Patrzcie, bo według Jasia, ja wam pokażę teraz, według Jasia najlepiej tak jak ktoś napisał, jest wszystko wywalić na ten, niech się wszystko ze sobą wymiesza. Tak. A ja specjalnie zostawiłem w osobnym. Ale tak jest najlepiej, bo tych śrubek jest więcej zawsze. Tak, jeszcze powinieneś, a masz w zębach jeszcze w buzi tak dwie, żeby sobie podawać z gęby? Tak jak gwoździe na budowie? Dobra, jest dobrze. No zdarza się, no. Śrubki są z tego. Śrubki są z płyty, to nigdy nie wiadomo do czego. Chociaż ja zazwyczaj bym patrzę na ilość i patrzę, których jest akurat dobra ilość. Jak mam 4, a 7 dziurek, to akurat tych nie biorę, nie? Nie wiem nawet, czy te wykręcać, ale wykręćmy, bo się zaraz okaże, że one są do czegoś potrzebne innego. Co tam ciekawego się dzieje? Fokus trzymasz? Trzymam fokus. To ciężko jest, co? Najdłuższy odszedł w historii Twitcha to będzie top warzywo. No nie no, słuchajcie, top warzywo to jest top ten. Bez przesady. Ważne, że człowiek, wiecie, uczy się na błędach. Znaleźliśmy już odpowiednie śrubki. Ale nuda by była, jakby wszystko poszło dobrze za pierwszym razem. Wiesz co, no... Znaczy to... Ale zauważyliście sami, że już jak przykręcacie i coś jest nie tak... O, sorry, rozfokusowałem się. Nie, jest, ja już to sobie, no. No to... No jest. Prawda? Na tak. Pewno jest na zielono? Tak. To czujecie, że coś jest nie tak i kurde, to wtedy, no to w tych komputerach to wszystko do siebie raczej już pasuje. Kiedyś było tak, że można było coś źle, nie wiem, taśmę źle podpiąć do dysku czy coś. Teraz jest wszystko idiotoodporne, dlatego daliśmy sobie radę. Mafia 3 zablokowana programowo. Dobra. No to dobrze, że programowo. Czyli a jak mieli ją zablokować? Hardware'owo? Jak to no, było? Na płycie głównej. Płycie głównej. Dobra. Czy te śrubki uważasz za prawidłowe? No uważam, że to są jednak, że wygląda na to, że to są te, bo wszystkie się ładnie wkręciły, wszystko się ładnie zrobiło, nie? Bardzo możliwe, że tu jak miałeś tą jedną większą do wkręcenia, wiesz, w tu. Mhm. Dlatego ona pasowała. Dobra, to co chcesz jeszcze robić? Rozfuciusowane. Trzymaj się. Czy my zrobimy chwilę przerwy, powiedz mi? No możemy zrobić chwilę przerwy. Bo ja bym się napił. Moi drodzy, w najbliższym, na po przerwie. Po przerwie. Procesor. Chłodzenie. Co jest? No, więc uważajcie. Dobra, no to już. No, moi drodzy, stay tuned. Zaraz wracamy. Czekaj, tu postawię. Proces. Stay tuned.